I witamy zaś z innej kamery, z innego ujęcia. Słuchajcie, joję w roztropicach. Właściwie to jest iłownica. Jaka jest taki fajny widok na okolice. Zalew Gorzałkowicki widać. Wiele razy my tu jeździli. Kościół w iłownicy widać. No. Widać dużo, dużo, dużo widać. I widać hołda Boryńsko. Hołda Borynia. Słuchajcie, no symboliczne miejsce już w tym momencie. Zawsze się mi będzie kojarzyła z Wojkiem Romkiem. A tak w ogóle to do jego stron te wyprawy, te rajzy będą już miały naprawdę wyjątkowy charakter, bo 8 czerwca jego chałupa już ma innego właściciela. Od 8 czerwca. A 12 czerwca, dokładnie 3 dni temu, minęło rok od naszego ostatniego spotkania, od tej rajzy do Wodzisławia Śląskiego. Kajrzech pojechał go odwiedzić w tym ośrodku Maja. Niestety potem się to okazało, że nie dał rady potem już do sierpnia tam zajechać. Strasznie boleję nad tym, ale no, to tak wyszło. No. Nie udało się. No, w życiu bym nie przypuszczał, że nasze następne spotkanie będzie na pogrzebie. I to na jego pogrzebie. Roztomili Ludkowie, jo jest w Rudzicy. Właściwie to już jest Iłownica, albo i Roztropice. No, trochę tego namieszał, ale to jest to miejsce, kajmy zawsze z Wujkiem Romkiem jeździli. Ten widok taki, skąd czasem widać nawet i pradziada. Ja. Dzisiaj jest 15 czerwca 2017, Boże Ciało, czwartek, i mamy rajza. Przed nami Łyso Chora.
Kadnice. Ale grube drzewo. Gruby strom. I wjeżdżamy do Godziszowa. I od razu hardcore. O, Godziszów bito nos gnojem i górką. Ale też i pięknym widokiem. Góra Chełm. Szantoria. Wielka i mała. I Wielkoczantoria i Równica. I Małoczantoria. O, i cuk chyba pojedzie. Ja, cuk. No to samo my, przymusowy postój. Dzięgielów. Ogłuchłem. A my jademy na Trzyniec i Leśne Górną. Dwa i pół kilometra. A to oznacza, że będzie druga rajza do Czech. Thank you.
ledwo kto powiedział, to w tyle Ewa Farna, pochodząca oczywiście z tego regionu. A tutaj widać sprzęt na stoki narciarskie, ratraki, armaty. Do naśnieżania. A więc taki akcent narciarski. Na skije. Ale to dopiero w grudniu. Ewa Farna śpiewa nie tędy droga, ale ja na pewno wiem, że jednak tędy ta droga. I zaś mamy podjazd. Strefa Schengen. A jeśli mowa o strefie Schengen, to nic innego jak granica państwa. Wszystko rozrujnowane.
zaraz przekonamy się, czy są opłaty roamingowe, bo podobno roaming znieśli. Szyniec Leszna Dolna. Ja już jest na terenie Czeskiej Republiki, między Trzyńcem a Cieszynem. Tutaj trochę żech odpocznął, no ten cyklista też po pierwszy, drugi, ja tak samo. Słuchajcie, co żech zauważył, o widzicie, cykliści zaś tam są. Pełno dzisiaj ludku jeździ. Słuchajcie, co też zauważył, a o czym żech nie wiedział, w Czechach chyba nie ma dzisiaj Bożego Ciała. Tak mi się to zdo, bo sklepy pootwierane, zresztą tu są zawsze sklepy otwarte, ale nie ma dzisiaj chyba Bożego Ciała w Czechach. Oni to chyba mają w niedzielę, bo tak to też w niektórych krajach jest. A tutaj Olza płynie. Ja, Olza. No a ja teraz się kieruję na czeski Cieszyn, potem prawdopodobnie także i na Karwina. No i już ku chałupie. Słuchajcie, ja jestem na granicy polsko-czeskiej nad Olzą. Tutaj właśnie ta granica włazi do Olzy, tam widać słupek. Słuchajcie, ważną wiadomość do wszystkich, którzy jadą na jakie wakacje. W Unii Europejskiej nie ma opłat roamingowych. O2CZ czesko sieć się mi wyświetlo. Zaczekajcie. O2CZ czesko sieć się wyświetlo na telefonie. Nie ma już opłat roamingowych. Joje na granicy właśnie polsko-czeski. Dlatego no tak, oto bardzo dobra informacja do wszystkich tych, którzy jadą na wakacje do krajów UE. Nie ma roamingu dzisiaj już. Od dzisiaj. I tutaj też nie ma Bożego Ciała w Czechach. A w Polsce je. I dobrze. A ja już je na granicy w Cieszynie. No, przejechałem przez taki wielki most. To jest rzeka Olza. A to już słynny most przyjaźni w Cieszynie, rzeka Olza, tuż przed moim kołem jest granica, dokładnie tu w tym miejscu, jak dalej staje. Przejdźcie, roztomili joje na trasie między Cieszynem a Karwiną. Tutaj taka trasa rowerowo nad Olzą jest. Bardzo fajno. No bo tą pieruńską drugą się źle jedzie. Widzicie, że sam jest ruch piorunowy. Tam jest znak, że jest trasa do rowerzystów. Między Cieszynem a Karwiną w Republice Czeskiej. Na Śląsku Cieszyńskim.
Słuchajcie, ja jestem na trasie rowerowej nad Olzum, już w Karwinie, już dojeżdżam do Karwiny. Słuchajcie, po tamtej stronie są krzoki i wolę nie myślę, co tam w krzokach było, bo żech tam uwidział gołego chłopa i gołą babę. Także nie wiem, czy to jacyś nudyści, czy tam robili, że tak powiem, no jakby to określić, potomka, o właśnie. Ale takie dosyć dziwne spotkanie to było. No ludzie niektórzy to nie mają wstydu po prostu. Moczoszwajorze też tutaj są. A to już ten most. Ja już wjeżdżam do Karwiny. Karwina to jest miasto dobrze znane z naszych rajzów. Wiele razy żech tu był. Są z Michałem, z wujkiem Romkiem. Także mile to wspominam. Ja już je na karwińskim rynku. No, znane miejsce. Wiele razy żech tu był. Tam jest pomnik Masaryka, zamek frysztacki. Tu jest biblioteka. Ja. Takie znane miejsce, fontanna, widzicie. Pryskowoda. Dużo ludzi, ale tutaj nie ma święta dzisiaj. To pewnie będą Polacy. Słuchajcie, byłem w bankomacie czeskim. Najmniejsza kwota, jaką można wybrać w bankomacie, to jest 4000 korun czeskich. Czyli... no, nie opłaci się to. Słuchajcie, roztomili, jest 18 już. Tam mi się bateria rozładowała w tej kamerze na głowie. Ja już jestem na granicy polsko-czeskiej w Kaczycach. Tutaj żech pierwszy raz wjeżdżał do Czech. Na granicy Kaczyc z Karwiną. Kaczyce Dolne to jest chyba. Z Karwiną, słuchajcie, no tam właśnie żech wjeżdżał do Czech. Słuchajcie, tu jeszcze był kiedyś taki szlaban. Wiadomo, jest Schengen, nie ma szlabanów. A to była jakaś placówka Straży Granicznej. Teraz je chałupa. I widzicie, jadą bez zatrzymania. Tak się przekracza granica. W Unii Europejskiej, strefie Schengen, nie ma roamingu. Słuchajcie, bardzo zabawną rzecz z tymi pieniądzami związano. W bankomacie najmniejsza kwota w Czechach, jaką żech wybierał, to jest 4000 korun. U nas to wychodzi ponad 500, ponad 500 zł to wyszło. I co się okazuje, w bankomacie za 10 korun, tam się wyświetlił kurs, jest 5,16 zł. Za 10 korun czeskich, 5,16 zł. Po tym, że poszedł do kantorów Tesco w Karwinie, Kaj za 10 korun dawali 6,20 zł. No to żech zarobił. Mi to wyszło, że ponad 100. Ponad 100 zł żech zarobił. Fajnie. Opłaci się wybierać pieniądze w czeskich bankomatach i potem je sprzedawać w kantorze. Opłaci się. Zarobiłeś. Fajnie. Super. Roztomili, joje przy tym krzyżu w Kończycach, który upamiętnia śmierć majora Wojska Polskiego Cezarego Hallera. To był brat Józefa Hallera. Przez lipę auto jedzie. On jest przy drodze głównej i to jest właśnie to, że upamiętnia właśnie w trakcie najazdu czeskiego. Bo to była tak zwana wojna polsko-czechosłowacko-śląsk-cieszyński przez władze w Warszawie zapomniane w ogóle. Zresztą oni o historii Śląska w ogóle nie pamiętają, jak nie obchodzą powstań śląskich ani czegoś takiego. Postarają to, bo do nich jest najważniejsze powstanie warszawskie. O czymś takim nie pamiętasz.
Słuchajcie, ludkowie, ja już jest na zabożu. Powiem wam tak, że jak widzę coś takiego, to mnie szlak trafił. Zniszczone znaki rowerowe, dobrze zresztą czytelne. Kiedyś pierona je pomazała już. No, ale jest to czytelne jeszcze. No po prostu takiego wziąć i rypnąć jaką żerdzią bez łebi, może się opamięta. Słuchajcie, Rostomili Orzech jest na granicy Landeka i Bronowa. De facto ta granica jest tutaj. Słuchajcie, ten witacz, który tutaj jest, gmina Czechowice-Dzielice, Euroregion Beskidy i WTRK, popisano oczywiście przez jakichś debili. Ja chyba wiem, czemu on się tutaj znalazł, bo on był jakieś 200 czy 300 metrów dali, ale ja w niedziela, to było kiedy, to było 10, 11 jakoś tak czerwca, w każdym razie wyprawa na steczówkę była. Ja tutędy jechał z panem radnym, z panem, no wiadomo o kogo chodzi, z panem, który organizuje ligockie rajdy rowerowe. I on mi gadał wtedy, że ta granica tutaj właśnie powinna być w tym miejscu. I tak sobie myślę, że chyba zmiana położenia tego znaku to jest jego chyba sprawka. I bardzo dobrze. I gratuluję. Fajnie, super.